Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest czwarty odcinek z naszej serii Zagrajmy Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Dobra, moi kochani, jak pamiętacie, otworzyliśmy sobie ostatnią bramę dla Foltesta. No i teraz przydałoby się z nim porozmawiać i go tu ogółem wpuścić. A on już sobie wszedł, okej, pogadajmy sobie z nim. Właśnie zostałeś najbardziej utytułowanym Wiedźminem na świecie i najbogatszym. Trzymam waszą wysokość za słowo. Widzisz, Vernon? Geralt dał radę. W samą porę. Kapłan raczył udać się do swoich bogów. Widziałem na rzece Skojatel. Gdzie dokładnie? Ilu? Jakie mieli barwy? Chcę dożyć elfy, potem się nimi zajmiemy. Do świątyni! Skojatel. Kawałki układanki zaczynają do siebie pasować. Albo mówisz prawdę, albo bardzo dobrze zmyślasz. Chcę usłyszeć resztę. Bękarty Foltesta, samotnia. Co się tam wydarzyło? Gdyby nie Tails, może dotarlibyśmy tam razem. Do rzeczy, Wiedźminie. Cóż, arcykapłan mówił prawdę. Jego wysokość Foltest, król Temerii. Arthur Tails, były hrabia Nesveld. Podpisywałem twój wyrok. Tak, tymczasem baronowa okazała mi łaskę. Cóż za niezręczna sytuacja. Gdzie Anais i Busy? Pytasz o królewskie dzieci? Nie nadużywaj mojej cierpliwości, Tails. Obiecuję ci szybką śmierć. Przyznaj, Foltest, w obecności bogów i ludzi. Busy i Anais to owoc twoich lędźwi. Są twoim potomstwem. Ukosz się przed obliczem bogów i powiedz prawdę. Może nie zauważyłeś, Tails, ale właśnie zdobyłem to miasto. Przy pomocy siepaczy, czarownicy i mutanta odmieńca. To święte miejsce. Nie ważysz się podnieść ręki na sługę Bożego. Gdzie ukryliście dzieci? W samotni. Są samotni. Co to ma znaczyć? Bluźnierstwo! Czarnoksięskie sztuczki! Ciszej, Tails. Jesteśmy w świętym miejscu. Nigdy ci tego nie daruję, mutancie. Słyszysz mnie? Dobra, dobra, aż tam nie kozacz. Okej, co teraz? Pójść nie tak w czasie szturmu. Ale smog był kroplą, która przegięła pałę goryczy. Przelała. Co przelała? No, goryczy. Czarę. Geralt, ty się znasz. Da radę wytresować smoka? Pierwsze słyszę. To dlaczego gadzina zjada tylko moich ludzi? Miejmy nadzieję, że Marigold udało się teleportować. Na pewno sobie poradziła. Jeśli zginęła, trzeba będzie znaleźć nowego doradcę. Zamknij się, Roż. Spójrz prawdzie w oczy. Smok mógł ją... Smok będzie za chwilę twoim najmniejszym zmartwieniem. Dosyć! Zamknąć gęby, obaj! No właśnie, dobre pytanie, co się z Triss w ogóle stało, bo tak naprawdę do końca nie wiemy. Smok wrócił! Nie mogę! Dawaj, dawaj, królu, biegniemy. O kurde, o kurde. Okej, dobra, dobra, dobrze, tu wszedłem. Ajaj. Aj. Uwaga. No nie. Aj, no jak to? Aj, no przecież schowałem się. Nie wytrzymię zaraz. A bez kitu, no przecież się ten. Przecież się kitrałem. Smok wrócił! Dobra, jeszcze raz lecimy. Czyli rozumiem, że... Aha, czyli ja muszę po prostu biec i w razie czego wciskać prawy przycisk. Dobra, ja myślałem, że ten... Myślałem, że ja się muszę skitrać, wiecie, w tym wygłębieniu. Ale niekoniecznie, dobra, dobra. A, okej, okej. Dobra, czaję, czaję. Dawaj, Geralt, lecimy. Sorry, że zrąbałem oczywiście, jak to ja. No, ale cóż, wiecie, jak to ze mną bywa. Dobra, udało się. Znowu ocaliłeś mi życie. Możesz prosić o co tylko chcesz, Wiedźminie. Oczywiście w granicach rozsądku. Opuszczam dwór, panie. Pragnąłbym, żeby Triss Merigold mogła odejść ze mną. Jeśli będzie chciała. Pewnie, że będzie. Ślepy jesteś. Zadurzyła się w tobie po uszy.
Możecie odejść. Nikt wam nie będzie przeszkadzał. Masz moje słowo. No to w takim razie Gites, moi drodzy. Sorry, że tak tutaj jeszcze eksploruję, ale wiecie, może jakieś ewentualnie przedmioty sobie znajdziemy. Dobra. No ale poza tym to chyba tutaj wszystko. Także myślę, że możemy ruszać sobie już do góry. Chodź, Foltest, idziemy do tych dzieci twoich. Weźmy się, bo Geralt tak naprawdę, gdyby nie ekwipunek... A czemu w ogóle mi się zbroja zmieniła? A dobra, już nieważne. Już trudno, kij w te zbroje. Idźmy dalej. Kto idzie? Król Foltest! Przyszedłem po moje dzieci. Geralt, poczekaj. Mógłbyś je wystraszyć. Bogom niech będą dzięki. Moje modły zostały wysłuchane. Idź, Busi. To nie jest mój ojciec. Ale to wciąż twój król, chłopcze. Biją na triumf. Twierdza padła, miasto zdobyte. Panie, czas podziękować praojcu i matce stworzycielce za zwycięstwo. Chwila, ślepcze. Pół roku nie widziałem moich dzieci. Bogowie mogą poczekać. Posłuchajcie mnie. Pokłóciliśmy się z waszą mamą, ale to już przeszłość. Źli ludzie oszukali ją i chcieli mi zrobić krzywdę, ale zostali ukarani. Wszystko będzie dobrze. Nie płacz, synku. Kiedyś zostaniesz królem, a królowie nie płaczą. Nadchodzą zbrojni, panie. Dzieci, idźcie do refektarza. Za chwilę przyjdą tu moi rycerze. Kiedyś będziecie nimi rządzić. Ale najpierw Busi musi umyć twarz i usunąć ślady łez. W komnacie obok jest wiadro z wodą. Anais, pomóż bratu. Panie, modlitwa. To są królewskie dzieci. Mają twoje oczy, panie.
No trochę słabo to wyszło, co? No niestety żołnierze oczywiście, no logicznie uznali, że to my zabiliśmy Foltesta, chociaż z drugiej strony nie logicznie, no bo nie stalibyśmy chyba nad nim z mieczem, gdybyśmy to zrobili. Tylko byśmy uciekli. No ale cóż. No cóż, chyba nic więcej się od ciebie nie dowiem. Jestem wolny? Foltest, król Temerii, został zamordowany. Niestety, na razie jedynym podejrzanym jesteś ty. Zgniję w lochu tylko dlatego, że morderca okazał się sprytniejszy od ciebie. Przykre. Na pewno nie zgnijesz w lochu. Powieszą cię. To może przekonaj ich, żeby tego nie robili. Nie mam żadnego wpływu na wyroki sądu. A gdyby ktoś poświadczył za mnie? A masz świadka? Miałem na myśli Triss. Gdyby nie była twoją kochanką, kto wie, ale jest. I wszyscy o tym wiedzą. Co z nią? Nic jej nie jest. Z tego co wiem, została zaproszona na posiedzenie Rady Regencyjnej. A tak się zastanawiam w sumie, czy na przykład dzieci Foltesta nie mogłyby posłużyć za świadków? W sensie na przykład córka Foltesta, bo ona widziała to, kiedy Geralt biegł do króla. No ale cóż, chyba jednak nie. Jak sytuacja w Temerii? Zebrała się Rada Regencyjna, która ma zaprowadzić porządek. A to oznacza trzy rzeczy. Zapanuje całkowity burdel, w mieście zabraknie wina, a miejscowe dziwki obłowią się jak nigdy. Triss bierze udział w obradach? Owszem. Tylko po to, żeby się dowiedzieć, że nie jest już potrzebna. Skąd wiesz? Jestem od tego, żeby wiedzieć. Chcą mieć królestwo bez czarodziejki? Na razie mają królestwo bez króla. Więc wykorzystają każdą okazję, żeby jej się pozbyć. To kto będzie rządził? Głównymi pretendentami są hrabia Maravel i baron Kimbolt. To oni teraz władają zamkiem Lavaletów. Są jeszcze bękarty Foltesta. Tak. W ich żyłach płynie królewska krew. I to one, a nie jacyś szlachetkowie mają prawo do tronu. Foltest dużo o tobie opowiadał. Gdyby nie on, byłbym włóczęgą albo pijakiem. Powiedziałbym, że Foltest zrobił dla mnie więcej niż ojciec. A mój ojciec nie zrobił dla mnie nic. Nawet go nie poznałem. Dlatego nie spocznę, dopóki morderca nie zostanie ukarany. Co ty tak właściwie robisz, Roche? Wykonuję rozkazy, których inni nie potrafią wykonać. Jesteś dowódcą niebieskich pasów, więc zrób coś do kurwy nędzy. Morderca znajduje się na wolności. Z każdą chwilą jest coraz dalej. Wersja z mnichem zabójcą mnie nie przekonuje. Nie powiedziałem, że był mnichem. Był w habicie. Odpłynął łodzią z oddziałem Skojater. Rozpoznałbyś go? Jasne. Nigdy nie widziałem takiej góry mięcha. Co byś zrobił, gdyby udało ci się uciec? Zapolowałbym na tego królobójcę. Wiesz, gdzie go szukać? Skojatel pomogli mu w ucieczce. Od nich trzeba zacząć. Myślę, że wiesz, co to za jedni. Niby skąd mam wiedzieć? Mieli trofea. Maski w niebieskie pasy. Komando Jorveta. Zatem mamy trop. Wiem, gdzie ich szukać. Daj mi pić. Tortury wywołują u mnie ogromne pragnienie. W sumie, dlaczego nie? Wes! Przynieś nam coś do picia. No, nie można było tak od razu. Sam jesteś sobie winien. Twój los w twoich rękach. Dziękuję. Kobiety służą w jednostkach specjalnych. Nie wiedziałem. Wes jest jednym z moich najlepszych żołnierzy. Jak trafiła do niebieskich pasów? Wyciągnąłem ją z łap Skojatel. Miała 16 lat, jak spalili jej wioskę i wyrżnęli mieszkańców. Spodobała się dowódcy komanda i tylko dlatego ją oszczędzili.
Ostatnia sprawa. To są akta niejakiego Geralta z Rivii. Dotyczące śmierci króla? Śmierci Geralta. Raport dotyczy wydarzeń sprzed 5 lat. Rivia. Miasto liczące 1234 mieszkańców. Pośród nich żyje 253 nieludzi. 25 września 1268 roku wybucha pogrom. Ulice spływają krwią elfów i krasnoludów. Tylko jeden człowiek staje naprzeciw rozjuszonego tłumu. W czasie zamieszek ginie 76 nieludzi, w tym wiedźmin Geralt z Rivii, pchnięty w pierś widłami przez człowieka, o którym wiadomo jedynie, że nazywał się Rob i miał dług wysokości 3 koron w lokalnej karczmie. Ratując wiedźmina, ginie też Yennefer z Wengerbergu. Ciała Geralta i czarodziejki zabiera tajemnicza dziewczyna o popielatych włosach. Miejsce pochówku pozostaje nieznane. Pamiętam. Rivia. Yennefer. Co się z tobą dzieje? Widziałem to. Zobaczyłem własną śmierć. Wróciła ci pamięć? Pamiętam tylko to. Sam koniec. Wes! Skończyłem. Skuj go. Daj mi klucz. O świcie wypływam. Straż przyjdzie tutaj za 5 minut. Zjedz coś, przyda ci się. No i na całe szczęście Vernon nam uwierzył, także będziemy mieć okazję do ucieczki. Tylko oczywiście, no właśnie, trzeba uciec, tak? Nie możemy tego tak... No Vernon nas nie może wypuścić oficjalnie, bo miałby problemy z tego powodu, więc zrobimy to w taki sposób. Swoją drogą, moi drodzy, ta scenka komiksowa dotyczyła oczywiście książek Andrzeja Sapkowskiego. Jeszcze mianowicie. Wczoraj na rękach go nosili. Jak bohatera. Nie dziwota! Sam widziałem, jak 20 ludzi trupem położył. To prawda. Zasuwał po murach i nie było widać, gdzie ma miecz, tak nim wywijał. A jak bestia nadleciała, to myślał, że go na strzępy rozerwie. Poczekaj, jutro będą z niego skórę pasami drzeć. Może też damy mu wyjść. Sprowokuj strażników. Szkoda takiego gówna tyka. Straż! Podejdź tu! Czego się drzesz? Mamy cię uciszyć? Gdyby nie było tych krat, inaczej byście gadali. Tak? No to zobaczymy! No to zobaczymy, dawaj tu, gamoniu. No i tyle. Załatwione. Dobra. Z tego co pamiętam to... O właśnie. Jeśli chodzi o walki na pięści, to tutaj będzie to wyglądać inaczej niż w przypadku Wiedźmina jedynki. Będziemy mieć tutaj właśnie quick time eventy. Co swoją drogą mi się osobiście bardziej podoba, jest na pewno bardziej efektowne niż walka w Wiedźminie jedynce. Dobra. Okej, to tak. Czy ja mogę ich przeszukać? Coś tu jest do zebrania. Oprócz do więzienia Oreny, dobra. O, mamy save'a, fajnie. Dobra, moi drodzy, bardzo dużo cutscenek, bo jeszcze tak tylko wspomnę. Ta scenka komiksowa właśnie, to było odwołanie do... O, to jest nasz cały ekwipunek chyba. A nie, mała pałka, broń dodatkowa, no. Musimy ją założyć. Runa księżyca, ulepszenie miecza, to zostawmy. Klucz do więzienia i kot. No dobra. Kota chyba nie musimy pić, bo w sumie jest to w miarę jasno, wydaje mi się. To, co jeszcze chciałem powiedzieć, to właśnie wspomnieć, że ta... Ktoś tu chyba wszedł, czy nie? Nie, zamknęły się drzwi po prostu.
Ta komiksowa scenka to była właśnie dosłownie... To były ostatnie dosłownie sceny z tego... Z... ostatniej części książek Sapkowskiego. Cholerne pochodnie... mogą mnie zobaczyć. Okej, czyli mogę je zgasić, tak? Jesteś teraz w trybie skradania się, unika oświetlonych miejsc. Aha, czyli mogę się podkradać i ukuszać pod prawym, dobra. W ogóle widzę, że możemy... Co to było? Mhm, to żebym się po... Geralt! Dawaj go. To żebym się potkradł ogółem. No ale dobra, weszło. Ja i skradanie to wiecie, zwłaszcza w Wiedźminie jedynce, tak? O kurde, znaczy w dwójce, sorry. No, Geralt, zabij go! Co ty się tak zacinasz? Okej, okay, to jest śmieszne, że uderzamy pałką, a są dźwięki cięcia mieczem. No ale to już tam mała niedoróbka. Dobra. Powiem wam, nie wiem czy gadać dużo o książkach, czy o książkach... O, tu mam wieśnia jakiegoś, ale chyba nie mogę nic z nim zrobić. Nie wiem, moi drodzy, czy o książkach coś mówić, czy nie mówić. Bo nie wiem, czy uznacie to za spoilerowanie gry, czy nie. Także może odpuszczę sobie gadanie o książkach, ale mógłbym tutaj trochę pogadać. Bo ja osobiście przeczytałem każdą część Wiedźmina Sapkowskiego. I bardzo mi się podobały, nie będę ukrywał. Proszę, zostaw mnie, nie rób mi krzywdy. A chcesz coś pogadać? Nie, chyba nie. Dobra, to lecimy dalej. Okej, no niby gaszę te światła, ale... Wiecie co, może ja jego zostawię. Czekajcie, mogę przejść? Potrzebujesz klucza. Co z tym strażnikiem? On się odwróci pewnie, co? Geralcik, czekaj, czy... Jeden ta kamera... Rzut kamery średnio pomaga, muszę przyznać. Kurde. Geralt, dawaj go. No nie idzie mi coś to skradanie. Ale dobra, no kurde, jesteśmy w Wiedźminie, co tu się skradać? Piękny fatality, jak Skorpion w tym Mortal Kombat. Dobra. Teraz tak, co my tu możemy sobie jeszcze zgarnąć? Przydałoby się te lochy przeszukać. Tak na spokojnie. Może nasz ekwipunek na przykład znajdziemy. Nie słyszycie mnie? Więzień uciekł! Uspokoiłem go już? Chyba tak, dobra. Kurde, jaka 60 w ogóle, nie? O, więzień uciekł, więzień uciekł. Kurde. Co ty tak strzelasz z ucha, stary? Nie robi się tak. Tego może uda mi się ogłuszyć? albo się nie uda, trudno. W ogóle widzę, że możemy wbić level. To też chciałem wspomnieć, ale... Znaczy, w sensie mamy punkt umiejętności. O kurde. Moment, moment. Czekaj. No tak to się bić nie będziemy, panowie. W progu się nie bije, tak? W progu się nie podaje ręki, w progu się nie bije. Nie wiem czemu. Ale tak się nie robi. Dobra. To teraz tak, co my tu jeszcze mamy ciekawego? Klucz do górnego lochu, okej. Zapiszmy sobie gierkę w sumie. Teraz tak. A to szczury taki dźwięk wydają się. Zastanawiałem co to. Ruda żelaza jeszcze. Dobrze, że nam przynajmniej nie zabrali naszego medalionu. Jakiś kamień żywiołów. Pytanie, ja w ogóle muszę iść tędy? Czy kto... Oho, co tu mamy? No proszę, kogo my tu mamy? Spokojnie, Arian. Co tu robisz? A jak myślisz? Za co cię zamknęli? Zabiłem Foltesta, podobno. Szkoda. Miałem nadzieję, że zrobię to osobiście. Słyszałeś coś o mojej matce? Foltest nie uczynił jej krzywdy? Foltest kazał niebieskim pasom strzec jej jak oka w głowie. Skurwiel. Powinien ją chronić ktoś szlachetnie urodzony. Baronet co najmniej. Musimy ratować życie. Dla mnie honor jest ważniejszy od życia. Co chcesz zrobić? To już nie twoja rzecz.
Najpierw musimy się przedostać do składu Oliwy. Stamtąd można się wydostać na zewnątrz. Musisz mi pomóc. Brakuje mi sił. Poczekam tu. Wróć, jak oczyścisz przejście. Aha, no dobra. A coś tu mogę poprzeszukiwać ewentualnie? Czekajcie, bo tu... Pozbądź się strażników w drodze do wyjścia, no dobra. Ale wiecie co, tak się zastanawiam, czy my tu aby na pewno... Ty kurwisynu, chuju jebany! Pierdol się boję, mi chuj ci wrzyć! Matko jedna! Oho, dobra, bo to jest za dużo tej wiązanki już. Czekajcie. My przyleźliśmy stąd, a tu jest jeszcze jakieś przejście. I tak się zastanawiam, którędy ruszać. O, maczuga. Maczuga może jest lepszą bronią w sumie, czekajcie. Jakie ona ma obrażenie? 3-12. Mała pałka ma ma lepsze obrażenia minimalne, także zostawimy sobie pałkę. I tak się zastanawiam, mam jakąś mapę? Potem powinna być mapa właśnie. Tylko gdzie ja na niej jestem? Co to jest to wejście? Kurde, no tak średnio ta mapa jest rozrysowana, bo mało co z niej czaje tak naprawdę. Znaczy tak, no tam chyba wcześniej tu zwiedziliśmy już wszystko, co nie? Dobrze myślę? Poczekajcie. No tak, no tam byliśmy chyba wszędzie. Mam taką nadzieję przynajmniej, że nie, na przykład nie... Żeby wiecie, nie było później przypału, że swoich rzeczy nie odzyskam, bo z tego co pamiętam można było tak chyba zrobić. No, maleńka, nareszcie sami. Tylko ty i ja. Mistrz... Okej. Czyli nas tu jednak nie było. Ona coś zareaguje, że jej pomogłem? Jakiś zardzewiały klucz? A tędy przejdę? Nie, tutaj nie. Proszę, dobry panie, wypuść mnie. Błagam, mam twoje dzieci. Zrobię wszystko, co zechcesz. A mogę cię wypuścić, czy nie? Nie da się chyba niestety. No to szkoda w takim razie. Gdzie my teraz jesteśmy? Aha, jakby z tej strony. To tu nas nie było faktycznie, no bo tutaj nie szedłem. Dobra, także zawsze jakiś tam korytarz kolejny zwiedzony. Ale tu po prawej stąd żeśmy wyszli. Tam była nasza cela, także tam już nie ma się co wracać. Więc myślę, że możemy pójść sobie już do Ariana Lavaletta. I będziemy sobie chyba kończyć, wydaje mi się, moi drodzy, ten odcinek, a w następnym spróbujemy się z tych lochów wydostać. O, dobra, i my byśmy musieli ruszać tędy. Tam nie przejdę chyba, tak? A nie, przejdę tutaj. Kurde, jak ta mapa działa? Ona jest jakaś dziwna. No bo mogę tu przejść, a tego przejścia na mapie nie ma narysowanego. Może lepiej iść tamtędy? Momencik. O, tu jeszcze oręki. No to może spróbujemy w takim razie tędy. To nie jest głupie w sumie. Dobra, moi kochani, ale wiecie co? Tutaj sobie już zakończymy. Ja sobie zapiszę gierkę. Ten poziom może już sobie też wbijemy w następnym odcinku na spokojnie. Tak czy siak, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Na razie!